Każdy pies w schronisku ma swoją historię. Niestety nie każda kończy się happy endem. Chociażby historia Julii, małej kundelki z niedowadem przedniej łapki, która jako szczenie wpadła pod samochód. Jula kilka lat temu trafiła do naszego schroniska po raz pierwszy. Błąkała się po ulicy, tak jak większość podopiecznych, którzy do nas trafiają. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby odnaleźć jej właściciela, ponieważ no, życie psa niepełnosprawnego w schronisku nie jest łatwe. Na szczęście stał się cud. Podczas jednej akcji adopcyjnej ktoś rozpoznał Julę i skontaktował z nami jej właścicielkę. Niestety okazało się, że pani wyjechała do Anglii i na czas swojej adaptacji tam, no nie może jeszcze jej wziąć, dlatego powierzyła opiekę swojemu tacie, który powiadomiony na szczęście od razu przyjechał i zabrał Julę do siebie. Cieszyliśmy się, że ta historia jednak zakończy się happy endem i już nigdy więcej nie zobaczymy Julii. Niestety, życie potrafi płatać figle. Kilka lat później Jula znów błąkała się po ulicach sosnowieckiego miasta. No i tak po raz drugi trafiła do schroniska. Ale nauczeni doświadczeniem, od razu zadzwoniliśmy do taty właścicielki i tutaj padł pierwszy cios. Pan powiedział, że to nie jest jego pies, nie odbierze go i rozłączył się. Jeszcze trzymani szokiem po tej rewelacji, zadzwoniliśmy od razu do właścicielki. Tutaj nastąpił kolejny cios. Okazało się, że pani ułożyła sobie już życie w Anglii i nie ma miejsca niestety w tym nowym życiu dla Julii. Jula siedziała w schroniskowym boksie i czekała na właścicielkę, która już nigdy miała po nią nie przyjść. A my chcieliśmy zrobić wszystko, aby uprzyjemnić jej ten pobyt w schronisku. Obiecujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć jej nowy, dobry dom. Apeluję do wszystkich ludzi dobrego serca o dom dla wspaniałej Julii, która naprawdę zasługuje na wszystko, co najlepsze. A przy okazji zapraszam wszystkich do schronisk w całej Polsce, bo tam na Was czekają najlepsi przyjaciele, czworonożni, a czasami trójnożni, którzy spędzą z Wami resztę życia. To może właśnie na Was czeka Ela, Zyzio, Bartek, czy może inny psiak lub kociak przebywający w schronisku. A przede wszystkim zapraszamy do akcji Burek sam nie poprosi o pomoc. To właśnie dzięki Państwa pomocy my, jako schroniska i organizacje pomagające zwierzętom, jesteśmy w stanie dalej działać.